ze mnie prawdę o człowieku, o świecie, poznać również wymiar duchowy człowieka, czy też kulturowy, który też jest ważny, że ostrzega przed różnymi rodzajami niebezpieczeństwami w ramach rozwoju życia człowieka. Majewska katechizuje od lat 39. Pracuję obecnie w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Farożynie i uczę tam właśnie młodzież, spotykam się z nią w ramach katechizacji. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście na przestrzeni tych wszystkich lat, pomimo tego, tak jak ksiądz biskup powiedział w kazaniu dzisiejszym, jest wiele różnych sytuacji, wiele burz, to zawsze ta katecheza niosła ogromną radość i zadowolenie i niejednokrotnie potem, spotykając się już z dorosłymi, swoimi byłymi uczniami, słyszę wiele dobrych słów i cieszę się zawsze, kiedy mogą powiedzieć, że to, co im przekazywałam, przydało się w życiu dorosłym. Więc myślę, że to jest największa radość i największa zachęta, by pomimo różnych trudności jednak podejmować się tego wysiłku. Szczęść Boże. Nazywam się Karolina Szarmach. Jestem nauczycielem religii w szkole w Rywałdzie. Uczę klasy od 0 do 8. W zasadzie to z wszystkimi klasami mi się dobrze pracuje, ale chyba najbardziej wdzięczna grupa to są dzieci młodsze, od 0 do 3 klasy, ponieważ chętnie uczestniczą w lekcjach, wszystko ich ciekawi i interesuje. Bardzo są chętne do współpracy i dużo można z tymi uczniami na lekcjach zrobić. Cieszę się, że pani Aleksandra podzieli się z nami swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Na kanwie tego wszystkiego, czym teraz się znajdujemy. Jestem katechetą w szkole podstawowej, uczę w Osieku przy parafii Świętego Rocha. Misja katechetyczna niewątpliwie w tych czasach i w ogóle w każdych czasach jest najważniejszą misją, ale sposób wychowania czy przekazu treści katechetycznych zawsze w mojej ocenie wyprzedza Ewangelia. Ewangelia sama się broni, Ewangelia sama wychowuje. Wystarczy przekaz Ewangelii, aby dotrzeć nawet do najmłodszych. Tego życzę wszystkim, żeby Ewangelia była waszą drogą, prawdą i życiem. Celebryci stają się autorytetami. Polityka jest coraz bardziej bezwzględna. Siostra Jadwiga Chętnik, pallotynka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Nasze zgromadzenie, jak sama nazwa wskazuje, jest zgromadzeniem apostolskim, a jest to zarazem też zgromadzenie misyjne. Ja odpowiedziałam na zaproszenie Pana Boga do tej części apostolskiej. Kiedyś, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy powiedział do mnie, pójdź za mną, wiedziałam, że kocham poznawać i Boga, i ludzi i chciałabym radość ze spotkania z Panem Bogiem przekazać innym. To była taka miłość, która mnie urzekła, a potem zwyczajnie zaczęła wylewać się ze mnie. I pracowałam przed pójściem do zgromadzenia w szkole, uczyłam historii. I historię polskiej powszechną zamieniłam na historię zbawienia. I do dzisiaj, to już jest 30 rok mojej pracy w szkole, który daje mi wiele radości. Najlepiej w tej pracy czuję się wtedy, kiedy staję w klasie przed swoimi uczniami, kiedy mogę im głosić tę prawdę o Bogu, o tym, że jest miłością i że ta miłość pragnie jednego, żeby młody człowiek i ten dorosły, doświadczywszy jej, poczuł, że może się rozwinąć w pełni.
że Bóg jest tym, który nie przyszedł po to, żeby nas zatracać, żeby osądzać, ale po to, żeby nam pomóc osiągnąć pełnię człowieczeństwa według Jego zamysłu. I kiedy człowiek to odkrywa, ma taką wewnętrzną siłę do pokonywania wszelkich trudności, które go w życiu spotykają. Aleksandra Bałoniak. Trzeba znaleźć ten klucz do młodzieży, bo młodzież nie jest zła, ona jest biedna. Oni mają bardzo trudne sytuacje często w domu. Nawet jak w domu się bardzo dobrze powodzi, to bieda tych naszych uczniów polega na tym, że z nimi nikt nie rozmawia, bo nie ma na to czasu, bo różne rzeczy załatwia się przy pomocy środków materialnych. I to, co wydaje mi się dzisiaj jest największą biedą młodych ludzi, to jest brak zainteresowania nimi jako dziećmi, jako uczniami. I oni są bardzo wdzięczni, jak ktoś się nad nimi pochyla, zwraca na nich uwagę. I nawet czasami to mogą być drobiazgi, ale że jesteś dla mnie ważny. Czasami to może obezwładnić młodego człowieka, bo nikt mu tego nie mówi.